Witaj. Dziś zajmiemy się tematem nagrzewania i chłodzenia transformatorów. Straty w uzwojeniu i straty w rdzeniu występujące podczas pracy powodują nagrzewanie się transformatorów. Chłodzenie transformatorów jest stosunkowo trudne, gdyż nie posiada on części wirujących, powodujących wzmożony ruch medium chłodzącego. Najczęściej spotykane są transformatory olejowe, umieszczone w kadzi, gdzie oddawanie ciepła odbywa się przez ściany zewnętrza kadzi. Jeżeli przeciążenia transformatora są krótkotrwałe, to można uważać, że przez czas ich trwania nagrzewa się tylko uzwojenie, a temperatura oleju, pomimo przejmowania ciepła od uzwojenia, nie zmienia się. Ciepło wydzielające się w rdzeniu rozchodzi się bardzo łatwo wzdłuż pakietów blach, natomiast bardzo trudno w poprzek pakietu na skutek izolacji międzyblachowej. Odprowadzanie ciepła od uzwojeń do oleju jest zależne od konstrukcji cewek uzwojenia i od umiejscowienia kanałów do opływu chłodzącego oleju. Stosunek średniego przyrostu temperatury oleju ponad temperaturę powietrza do maksymalnego przyrostu temperatury oleju przy chłodzeniu naturalnym wynosi przedstawioną wartość. Intensywność chłodzenia transformatora należy zwiększać przy wzroście mocy znamionowej po to, aby utrzymać dopuszczalne przyrosty temperatury. W małych jednostkach rozdzielczych wystarczy kadź gładka, w większych daje się kadź falistą z coraz głębszymi falami. W dużych transformatorach stosuje się radiatory, sztuczny podmuch, wymuszony obieg oleju, chłodzenie wodne, ażurową budowę uzwojeń. Sposób chłodzenia transformatorów energetycznych oznacza się za pomocą symbolu składającego się z czterech liter, a w przypadku transformatorów suchych, bez obudowy lub z obudową przewietrzaną, z dwóch liter. Pierwsza litera oznacza czynnik chłodzący uzwojenia, druga – sposób wprawiania w ruch czynnika chłodzącego uzwojenia, trzecia – zewnętrzny czynnik chłodzący, czwarta – sposób wprawiania w ruch zewnętrznego czynnika chłodzącego. Był to materiał dotyczący nagrzewania się i chłodzenia transformatorów. Przejdź teraz do kolejnych elementów kursu umieszczonych na platformie.